Pani reprezentuje dużą firmę logistyczną. Na jakim etapie jesteście wprowadzania szeroko rozumianego ESG? To pytanie bardzo kompleksowe. Jeżeli podejdziemy do tego w skali stworzenia strategii, liczenia śladu węglowego, to taką strategię mamy. Od 2022 roku mamy nową strategię, nazywa się Living ESG i będzie z nami ta strategia przez najbliższe lata. Ta strategia odwzorowuje też nasze cele, które złożyliśmy w SBTI, czyli Science Based Targets Initiative. Jako globalnie zadeklarowaliśmy się, że zredukujemy nasz ślad węglowy w zakresie 1, 2, 3 o 33% w stosunku do tego, który zarejestrowaliśmy w 2019 roku, bo emisję liczymy od tamtego roku i ten to jest nasz punkt referencyjny. Więc to jest w skrócie to, co już zadeklarowaliśmy, to co będziemy robić. W jaki sposób jesteśmy przygotowani? Mamy cele, które określają zakresy i dla 1, i dla 2, i dla 3, dla nas jako firmy, jak również określiliśmy sobie cele z zakresu trzeciego i to jest między innymi edukacja i współpraca z naszymi klientami po to, żeby korzystać z jak najmniej emisyjnych środków transportu i wykorzystywać takie możliwości operacyjne, żeby ten transport nie generował takich emisji. Jaka strategia jest najlepsza i jak tutaj podchodzić do mierzenia swojego biznesu, ale również łańcucha dostaw? Mierzenie łańcucha dostaw jest rzeczywiście sporym wyzwaniem. Jeżeli firmy korzystają z operatorów logistycznych, to jak najbardziej każdy operator logistyczny może udostępnić kalkulator emisji. Takie kalkulatory są i na stronie, i jeżeli zapytają Państwo opiekuna handlowego, to na pewno takiego kalkulatora, taki kalkulator udostępni. Więc po pierwsze mamy te kalkulatory emisji, dzięki temu możemy powiedzieć, jak duże emisje generuje dany klient. I wtedy podchodzimy do klientów bardzo indywidualnie. Strategia jest taka, że w pierwszej kolejności to, co możemy zrobić i co jest w większości wypadków bardzo bezkosztowe, procesem dla klienta, to jest unikanie. Unikanie emisji, czyli zamiana środku transportu, na przykład z samolotu na transport morski, albo połączenie właśnie zastosowanie jakichś transportów intermodalnych, albo skorzystanie z jakichś możliwości redukcji operacyjnych. To wszystko jest możliwe dla klienta bardzo często po skontaktowaniu się z przedstawicielem handlowym. Natomiast to nie jest idea i główny cel związany z redukcją emisji, to było unikanie. Jeżeli mówimy o redukcjach, w zakresie redukcji w transporcie nie ma jeszcze dostępnych technologii docelowych, także nie mamy tych technologii opartych na ogniwach paliwowych. Natomiast mamy dostępne technologie pośrednie. Jeśli mówimy o technologiach pośrednich w transporcie, to są to biopaliwa. W przypadku transportu drogowego to jest HVO, czyli hydrorafinowany olej roślinny. W przypadku transportu morskiego są to biopaliwa już pierwszej generacji. A więc takie biopaliwa, dzięki którym możemy rzeczywiście zredukować ślad węglowy, jednocześnie nie ingerując w środowisko naturalne, czyli to biopaliwo jest stworzone na przykład z łupni orzecha, z odpadów ściekowych, czyli takich produktów, które już w zasadzie są nie wykorzystują areałów ziemi czy też jedzenia. Produktów spożywczych i trzecim biopaliwem, które mamy w dyspozycji, to są oczywiście SAF, czyli paliwo lotnicze, więc posiłkujemy się biopaliwami do tego momentu, w którym będą dostępne technologie docelowe. One już są i tak naprawdę mamy te technologie w większości w jakichś fazach testów, natomiast nie są one dostępne na szeroką skalę, nie są skalowalne jeszcze na ten moment, więc nie są dostępne dla każdego klienta. To, co jeszcze jest warte zauważenia, to to, co u nas w Polsce dopiero się rozpoczyna, to jest elektromobilność, więc oprócz biopaliw zastosowanie samochodu, który jest napędzany elektrycznie w dystrybucji do klienta, jest również środkiem redukcyjnym.
to bardzo ważne. Jeśli nie możemy w naszym skopie trzecim, mówię tu z perspektywy nie tylko mojej firmy, ale i innych firm, zastosować jakiegoś działania redukcyjnego albo uniknięcia emisji, to w takiej sytuacji, mając te emisje resztkowe, możemy zastosować jakiś model kompensacji. W modelach kompensacji mamy dwa modele kompensacji, to jest offsetting i insetting. Offsetting, czyli zakup projektów, które docelowo mają wpływ na redukcję emisji. I to są projekty najczęściej ulokowane gdzieś międzynarodowo. Natomiast ja gorąco zachęcam, żeby takie projekty, takich projektów szukać w ramach kraju i móc je weryfikować i osobiście w nich uczestniczyć. Albo możemy zastosować insetting, czyli zastosować redukcję w naszym łańcuchu wartości. Czyli w przypadku na przykład łańcucha dostaw byłaby to sytuacja, kiedy firma, nie mogąc zredukować swojego bezpośrednio łańcucha dostaw, na przykład albo już w całości swój łańcuch dostaw zredukowała, inwestuje w pojazdy elektryczne swojego podwykonawcy i ten podwykonawca wozi towary danej firmy tylko i wyłącznie na przykład na biopaliwach albo używając samochodu elektrycznego. Jakie to ma faktycznie dzisiaj przełożenie na biznes, który prowadzicie? Rozumiem, że to jest dzisiaj rekomendacja, a nie obligo. Absolutnie to jest produkt, który jest dostępny dla klienta, dla wszystkich klientów, którzy są tym zainteresowani i przed którymi wyzwaniem będzie policzenie się i redukcja śladu węglowego. Więc nie jest to obligatoryjne, bo też uwaga, to jest ważne do zaznaczenia, że obecnie dostępność biopaliw czy też samochodów elektrycznych w Polsce, które są w obiegu dystrybucyjnym, nie jest taka, która by pozwalała wszystkim klientom na redukcję emisji. To dopiero przed nami będziemy obserwować właśnie taki rozwój w kolejnych latach. Myślę, że tych biopaliw na naszych drogach i samochodów pojawi się coraz więcej.